chętnie tam dokładają, chociaż wiadomo, że pewnie trochę dołożą, a jak ma asa, no to sam jeszcze może. Aczkolwiek mam intuicję, że Karol, nawet jeśli trafiłby fulla z waletem, byłby na tyle dobry, że wyrzuciłby te karty. Z waletem na OWP to jest to bardzo możliwe, jakby zagrał mniejsze zagranie, to pewnie dostałby szybkie sprawdzenie. Tak jest. I tutaj już Bensi z as walet suited jako zawodnik z największym stakiem chętnie dołącza. I z najciekawszym ubiorem, co już pewnie zdążyliśmy zauważyć. Tutaj to się okazało, że to jest jego znak rozpoznawczy i tak. Jest to zawodnik, który często pojawia się na takich eventach. No dobrze, bo to znaczy, że się człowiek czymś wyróżnia. I... Tak, jest to na pewno na stoliku telewizyjnym mile widziane, a tutaj Paweł coś zaczyna podejrzewać, że jest to jeden z jego ulubionych układów, bo jeszcze nigdy go nie spasował, kiedy go zobaczył. 8-5? Bo tutaj dwóch Pawłów mamy w rozdaniu. Omówię o Pawle S, więc walet 10 jest chyba, nie chcę skłamać, ale na pewno co najmniej drugi raz. Bardzo zły flop dla Pawła, bo... Niestety od początku był zdominowany, a Bensi trafił tak zwany wymarzony flop, ponieważ nie ma szans, żeby nie mieć szans na wygranie tego, a... To prawda. I aż nawet ciężko, żeby coś przeciwnik miał. Bo... Też nie będzie na pewno zwalniał tempa. Jakakolwiek karta nie wykryłaby się na ternie. Tak, on tutaj nie ma kiepskich kart, no aczkolwiek nie jest to jedna z najlepszych, więc no niestety Paweł ma tylko 1200, więc raczej wyblefowanie przeciwnika będzie po pierwsze ciężkie, po drugie też raczej nie ma tego w planach. O, ale teraz może być bardzo trudna dla Polaka sytuacja, bo Polak zdecydował się zaczekać pan Bensi, no i... więc teraz inicjatywę przejął Polak. Tak, ciężko się dziwić, bo ponieważ pewnie stawia, że może mieć jakiegoś asa, który daje mu gutshota, może mieć jakieś flash doły, może mieć jakieś wysokie karty i po prostu nie chce dawać darmowej karty, chce budować delikatne pulę, żeby on... Ale jest to bardzo dobre zagranie ze strony Bensiego, ponieważ dzięki temu checkowi reprezentuje głównie flash draw, który blokuje swoim asem pik. Tak, więc teraz nawet jak zagra check raise, no to Polak jest... Najczęściej będzie myślał, że jest to właśnie jakiś tam... Flash draw na asie pik. Tak, no i który faktycznie ma. Jest, tylko niestety, że... Niestety, no i szybkie tutaj, oliny poszły. Tutaj niestety dla Polaka ma 3%, więc ja bardzo trzymam kciuki, że jedna z trzech, dwie z trzech dziesiątek się pokażą, bo nie może być to dziesiątka pik. I musi być to gdzieś... Chociaż po ilości procent mamy 3%, wygląda, jakby tak, jedna jak dziesiątka była spalona. Tak, na pewno tak jest. No to ja stawiam, że to musi być dziesiątka. Zobaczymy na riverze, jak się wykryje, która to była. Tak. No Paweł tutaj już się szykuje, ale często, kiedy gracz tak sobie szykuje, to on już wie, że idzie jego. Tak, krzyczymy dziesiątka, ale to musi być specjalna dziesiątka, więc żeby tutaj sprecyzować wymagania, musimy trzymać kluczyk za Polaka. Wyjątkowo pechowo dla niego się to zdanie potoczyło i było tak blisko! Wystarczyła jedna karta wyżej. Czy zagrali na raz, czy na dwa? Nie wiem, czy była propozycja nawet, więc... Wygląda, ale jeszcze zwleka, więc być może. Tak. No, ale niestety nie zmieniło to nic. Sobie układ. No naprawdę tutaj ciężko było z tego uciec i naprawdę no smutne, że aż tak nie miał szans nasz przedstawiciel naszego narodu. Wiemy, jakie to smutne uczucie i niestety przygoda Pawła S. na stole finałowym, cashowym. Stole telewizyjnym. No, stół finałowy, czyli najważniejszy stół tutaj w tym wypadku jest stołem cashowym. I tutaj pan Bensi już tutaj, korzystając z tego, że wygrał trochę pieniędzy, zamawia sobie jedzenie. No.